A teraz witamy serdecznie gospodarza tej gminy, pana wójta. I pan wójt powie kilka słów do was. Proszę Państwa, ja przede wszystkim przeproszę, że nie byłem od początku na tej oficjalnej części, ale miałem dzisiaj 4 zebrania. Powiem krótko, miło mi, że Państwo tu jesteście. Miło mi, że ten plac nam się udało zdążyć przed Państwa przybyciem tu zrobić. Kolejne obiekty czekają. Czujcie się Państwo tutaj dobrze. Dla tych, którzy lubią pobawić, mam smutną wiadomość. Godzina 2:00, orkiestra będzie kończyć, także nie pobawicie pewnie tak długo, ale do drugiej myślę, że jeszcze trochę czas. Więc życzę miłej zabawy, a gościom, którzy przyjechali spoza gminy, w szczególności życzę, żeby tutaj odnieśli dobre wrażenia i wszystkim, którzy natrudzili się, żeby te stoły przygotować, serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Można z tyłu pooglądać pomieszczenia, które mają być przeznaczone, właściwie są przeznaczone, to czekają na zasiedlenie. Dla policji tutaj po mojej lewej ręce, dla poczty po prawej. Dlaczego zdecydowaliśmy się otworzyć i pokazać? Bo pomieszczenia te już prawie rok czasu stoją i czekają na to, zanim te dwie służby zdobędą środki na przeprowadzenie się. Są puszczane jakieś pogłoski, że to nie jest pozwolenie, nie mamy pozwolenia na użytkowanie, że to jest jeszcze nie gotowe i tak dalej. My ze swych zobowiązań wiązaliśmy się, można pójść pooglądać, jakie warunki będą mieli nasi panowie policjanci, jakie warunki będzie miała poczta. Chcemy, żeby się przeprowadzili jak najszybciej, ja będę naciskał, żeby to odbyło się przed zimą, bo obiekty są gotowe i trudno je tutaj ogrzewać. Z drugiej strony z kolei chciałem pochwalić naszych strażaków, którzy na zawodach strażackich znowu otarli się prawie o pierwsze miejsce, zajęli drugie miejsce i pokazać tutaj, myślę, że znane, ale poinformować, już mają 2 wozy strażackie, chcieli się zaprezentować, a jako ciekawostkę powiem, że projektujemy budowę drugiego garażu. Tutaj na tym miejscu, gdzie jest ta scena tymczasowa, ma być taka scena na stałe, to okno z tyłu ma być drzwiami wejściowymi na scenę. Z kolei kuźnia ma być przybudowana pod pewien cel dla młodzieży. Jest tego dzisiaj zdradzać, żeby nie budzić jakichś zaraz zbyt dyskusji dużych. Na razie trzeba zrobić projekt, na razie trzeba po prostu to będzie wymodernizować, a docelowo myślę, że tutaj znajdzie się ciekawe miejsce na jakieś spotkania, nie tylko, jak powiedziałem, dla młodzieży, ale również i dla starszych, więc ten plac jeszcze wymaga paru zabiegów, bo chociażby tutaj nowa elewacja, wyrównanie, wymiana okien w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ale myślę, że jak się za rok spotkamy tutaj i wszystko się dobrze potoczy, to będzie on ładniejszy, że róże już nam zdążą zakwitnąć, które pewnie tutaj tradycyjnie będą, a te obiekty będą w pełni wykorzystywane i użytkowane. To tak tytułem informacji, kto chce zobaczyć, można wejść, pooglądać po prostu, jakie pomieszczenia są dla policji czy dla poczty przygotowane, żeby obalić te plotki krążące, że gmina się ze swoich zobowiązań nie wywiązała. My od siebie czekamy tylko, aż te służby się zechcą tam wprowadzić. Dziękuję bardzo. Myślę, mam kolegów, to jakby co dadzą znać. Ale tutaj zaraz mi się te słowa piosenki przypomniały. Był kolejny żonego, co da, resztę macie. Ot, i tak przyszedł czas, żeby do ojczyzny wrócić. Czas do kraju wrócić, a i żonie prezent z podróży trzeba kupić. No co, najbardziej francuskie, to chyba wszyscy wiedzą, perfumy francuskie. Ale te to wszyscy kupują. Myślę, zaskoczę ją. Kupię jej nowomodną bieliznę francuską. Dzień przed wyjazdem jadę do sklepu na te zakupy. Patrzę, jest! Sklep wielki, kolorowy. No widać bogaty, taki raj dla kobiet. Wchodzę, zaglądam, a tam same dystyngowane panie. No i ja, sam jeden na środku. Kurde, Jezusiczku, jak to co kupić, jak to wszędzie pełno tego? Majtki, majteczki, bluzki, koronki, folbanki, no moje cudawianki. Patrzę kątem oka, podchodzi do mnie ekspedientka,
chyba zauważyła to moje zagubienie w tym babskim świecie. A ja, chcąc zrobić dobre wrażenie, mówię do niej łamanym, lecz wytrenowanym w rozmówkach z kolegami francuskim Jerezur. No co ona odpowiada mi uśmiechem, ukazując swoje perłowe ząbki. Skąd jesteś? Kurde, jeszcze z podziwu nie wyszedłem, że tak dobrze mówię po francusku, a jeszcze lepiej go rozumie? Zagadnąłem z angielska. I am Polak. No co ona mówi? Ja też z Polski. Z Jarosławia. Kurde! I wtedy do mnie dotarło. Taż to rodaczka. I moja lingwistyka poszła. Dodałem tylko skromnie. Ja też z Jarosławia. Ona na to... To bardzo się cieszę, że będę mogła rodakowi pomóc. Jak ci mogę pomóc? Chciałem kupić żonie na pamiątkę z podróży jakieś tam nowomodne bieliznę francuską. Takie tam fatałaszki. Ale ciężko mi wybrać. No, tyle tu tego wszystkiego. No to może na początek biustonosik wygierzemy. Jaki żona ma rozmiar miseczek? A żeś strzeliła! Ja tam nigdy babie cycków do miski nie wsadzał. Jedynie co nieraz do gaści złapał. Więc szybko tak mówię. No wie pani co, ja tak już rozmiaru nie pamiętam, jedynie kształt co nieco. To jakie żona na piersi? Ładne, jędrne, soczyste jak jabłuszka. Jabłuszka nie, na pewno nie jabłuszka. To może małe, fikuśne jak brzoskwinki. Brzoskwinki? Brzoskwinki też nie, o nie, na pewno nie. To jakie ma te piersi? Widać, lekko już zdenerwowana. Więc tak, na szybko odpowiadam. Wie pani co? To tak coś w rodzaju uszy jamnika. A jak się położy, to takie jajka sadzone. I tak żeśmy ten biustonosz wybrali. Wie pan co? Do tego by się jeszcze stringi przydały. Mamy coś z ostatniej kolekcji. Takie ostatnie sztuki. I masz ci, babo, placek. Toż jeszcze nie koniec mojej odręki? Tak, tak, mówię. Komplecik musi być. Mówię, niby z miną znawcy, a w środku dusza we mnie ratunku, babo. Patrzę, a ona niesie mi tu w pudełku, troszkę większym niż pudełko zapałek, takie oto popierdółki. Takie popierdółki na moją żonę. Przepraszam, a gdzie tu jest przód? Może jak ten guz? Pytam zaskoczony. Ale co ja mówię? Jaki guz? Może guzek? Może guzeczek? Nie większy jak łebek mrówki. Nie. Ten guz jest po to, żeby było gdzie metkę nakleić. Ożeś tych mordę jeżdżał. Ja bym te stringi nazwał nic związane w guza. A wiecie co? Jakie to drogie? U nas w Polsce to by za to kupił dwie pary koleson i jeszcze by się na skarpetki została. Ja do dziś jestem w szoku. A co będzie, jak to żonie pokażę? I na koniec taka jedna myśl kołacze mi się cały czas w głowie. Bo wiecie, żeby Polska przetrwała w przyszłości, musimy wszyscy dążyć do narodowej jedności. I nawet rozsypani, gdzieś hen, po całym świecie, twórzmy zwarte grupy. Bo nam się ta zagranica werźnie jak te stringi. Dziękuję państwu serdecznie. Tą sobotę i noc piekły gotowały. Takie zaranne my, bo mamy geny nam dały. Kaszy, pierogi i nalewki w nocy robione. A okazało się, że także super my żony. Taka, taką pragnę ma.
taka, takie ma słowa. Taka, taka, co warkocze złote ma. Wieczór na całym i noc mężowie ryby łowili, by na piesia pełny pasztety pyszne robiły. Ładnie wokoło jest, po kostce pięknej chodzimy, bo to zasługa jest gospodarza tej gminy. Taka, taką talkę ma, taka, takie ma złota, taka, taka, co warkocze złote ma. Taka, taką pralkę ma, taka, takie ma słoda, taka, taka, co warkocze złote ma. Taka, 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 co pieroga dzisiaj da. Taka, 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 co pieroga dzisiaj da. A może i cicha woda, brzegi rwie.
Yeah.